Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Słowa Pana Jezusa. Teraz chciałbym właśnie wprowadzać pokój. Nie jestem politykiem, ale z tego, co się dowiedziałem, wczoraj zgłębiałem temat, to chodzi o to, że Rosja nie chce, aby Ukraina wstąpiła do NATO i Rosja nie chce, aby nie chce dalszej ekspansji NATO na wschód. I słyszałem wypowiedź najważniejszego człowieka w Rosji, nazwisk nie będę mówił, że chodzi o to, że gdy NATO wejdzie do Ukrainy, to będzie tylko 5 minut drogi samolotem, żeby dolecieć do Moskwy. I obawia się o bezpieczeństwo, z tego co zrozumiałem. Że Rosja będzie zagrożona, bo wojska amerykańskie będą już wtedy mogły robić co chcą, tak jakby były u siebie na Ukrainie. Tego się boi Rosja. Rozumiem, z tego wynika, że gdyby Ukraina nie chciała wejść do NATO, a NATO by nie chciało swoje wojska rozmieścić na Ukrainie, to by nie było konfliktu. Z tego wynika. I teraz do czego zmierzam? Żeby ustąpić może. Zawsze musi być ktoś mądrzejszy. Ktoś, kto zna Ewangelię. My jesteśmy w Europie tymi, którzy znają Ewangelię. A może mam ją ogłosić? Bo jest napisane tak. Pan Jezus mówił o uległości. Na przykład. Ktoś każe wam iść 1000 kroków, to idźcie 2000. Ktoś was uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Słowa Pana Jezusa. W tych słowach jest przekaz uległości. Powiedzieć dobrze, dobrze. Nie chce Rosja, tam się im nie przelewa, nie chce Rosja, boi się, obawia wojsk amerykańskich, ustąpić. Tak długo było, bez NATO i było dobrze. Są osobnym krajem, tak, mają prawo robić co chcą, tak, na pewno, ale w tej sytuacji ktoś powinien ustąpić. Po co ma się krew przelewać? Dlaczego ma się krew przelewać? Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Co by powiedział Pan Jezus, gdyby chodził po ziemi? Według mnie, to co jest napisane, ustąpić. Każą ci iść 1000 kroków, to iść 2000. Ustąp. Nie chce Rosja NATO na Ukrainie ustąpić. Bo gdyby nie sprzeciwiała się, to pewnie, że tak. Nie? Ale jeżeli ma to kosztować, ma być to trzecia wojna światowa, i jeszcze groźba broni jądrowej. To nie warto. To nie warto. Ustąpić. Ktoś chyba, pamiętam, był uczony w szkole, że mądrzejszy powinien ustąpić. A jest w pieśni Jezus Chrystus, Książę Pokoju. A Książę Pokoju mówi: ustąp, uległość. Jeśli ktoś nie zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż na swoje ramiona i niech mnie naśladuje. Cichość i pokora. Ustąpić. Po co tak się za to wszystkie, to całe żelazo tłukli się i tak dalej. Tylko dlatego, że Rosja nie chce ekspansji na wschód NATO, a NATO uporczywie chce wejść. Ja chcę wejść. Nie, nie wejdziesz. Ja chcę wejść. My mamy rację. No mają jedni i drudzy. Tak na tym polegają konflikty. Że są dwie prawdy. No mają prawo na to, może być gdziekolwiek, ale jeżeli ma to być kosztować wojny, to chyba gra nie warta świeczki. Nie ma o co kopik ruszyć. Nie ma o co kopik ruszyć. Ustąpić. A za jakiś czas zmienią się może warunki geopolityczne. Może coś się zmieni. Może w inny sposób, bardziej łagodny. Może się dogadać. I odstąpić od tego zamiaru, tej ekspansji na wschód NATO. NATO, tato. To jest takie ważne. Ważne, żeby Ukraina się rozwijała i tak dalej. Ktoś tu jest w Europie na to blisko. To tak już jakby coś potrzebować, to tam już podjadą. Nie? Ale żeby nie rozdrażniać. Także proszę was, jeżeli mogę być teraz w roli tego błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Moja propozycja jest taka. Na pewien czas, na rok, na dwa, odstąpić od zamiaru
aby NATO weszło do Ukrainy, żeby Ukraina stała się członkiem NATO. I wtedy zaoszczędzimy krew. Nie mówię, że nie, bo to każdy by to, może akurat jest w interesie, ale zaoszczędzona będzie krew. Tutaj mam taki krzyż, co kupiłem w Częstochowie. O, to już było ile? 30 lat temu. Na Jasnej Górze. Mam go na ścianie, w filmach widać. Bardzo mi się spodobał. Tak. Jezus Chrystus też ustąpił. Ustąpił. Dał się ukrzyżować. Mówił, co prawda, swoje zdanie miał, tak? Ale ustąpił. Na ten krzyż. Proszę was, ustąpcie. Na ten krzyż. Jesteśmy Europą, która raczej zna Ewangelię. A Ewangelia jest taka. Ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw drugi. Ustąp. Cichość i pokora. Łagodność. A Pan Jezus powiedział, jest napisane, nie zabija. Ja powiadam, kto nienawidzi swego brata, już podlega karze ognia piekielnego. Kto się gniewa na swego brata. Kto się gniewa. A co dopiero mówić o strzelaniu do brata? Nie wolno strzelać do brata. To żelastwo zapakujcie z powrotem do garaży. To żelastwo. Zaniechajcie tego. Się nic nie stanie, jak NATO na razie nie wejdzie. I zanieka tego planu wejścia. Ktoś musi ustąpić. Mądrzejszy zawsze musi ustąpić. No. Dziękuję za wysłuchanie. Książę pokoju. Książę pokoju.